Ze stolicy przenosimy się do Przasnysza. Od dziś Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej ma tam swój sztandar. Podczas uroczystości wręczono też odznaczenia, nagrody i promesy. W dniu dzisiejszym otrzymaliśmy sztandar, który jest dla nas wielkim wyróżnieniem, wielkim honorem. Hasła wypisane na tym sztandarze będą nam przyświecać w dalszym naszym funkcjonowaniu, w dalszym ratowaniu zdrowia, życia i mienia. Nadanie sztandaru dla Komendy Powiatowej PSP. Przy okazji przywiozłem promesę na 60 tysięcy złotych dla jednostki ratowniczo-gaśniczej na prace remontowe, tak żeby podnieść jakość pracy strażaków tutaj w Przasnyszu, żeby w lepszych warunkach mogli wykonywać swoją służbę. 30 lat Państwowej Straży Pożarnej, 50 lat Straży Zawodowej, odznaczenia, wyróżnienia, a przede wszystkim ogromne podziękowania, bo oni właśnie służą nie tylko ojczyźnie, ale służą każdemu z nas. Piękny jubileusz, dzięki któremu będziemy mogli złożyć podziękowania dla naszych strażaków, dla naszych zarówno z Państwowej Straży Pożarnej, jak też i z Ochotniczych Straży Pożarnej. Mazowsze to największy garnizon w kraju. Mazowsze to 84 tysiące zdarzeń. Mazowsze to 60 tysięcy druhów ochotników. Mazowsze to ponad 4,5 tysiąca strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Także na Mazowszu jest co robić. Jest to formacja na miarę XXI wieku. Dobrze wyszkolona, dobrze wyposażona. Jest to chluba i duma. To jest podkreślenie tych wartości, dla jakich strażacy działają. I nasza Straż Pożarna, dla której ważny jest każdy człowiek i niesienie mu pomocnej dłoni w tych trudnych sytuacjach.